Tam ucieknął młody proporczykowiec. Tu jest samica proporczykowca. Nie mi nic z głupikami, bo w takich rozmowach już indywidualnych z osobami, ale i w ostatnim komentarzu, pojawił się informacja o tym, że to co przedstawiałem na filmie, że jest to proporczykowiec, to ktoś napisał w komentarzu, że jest to stara samica gupika. Tu jest stara samica gupika, a to jest samica proporczykowca. Taka jest różnica. Eee, no, trzeba się przyjrzeć. Rzeczywiście może są gupikopodobne, ale to jednak zupełnie inny gatunek ryby. A eee, Proporczykowce są jajorodne, natomiast eee, gupiki żyworodne. To jedna z e, takich e, różnic. Popoczkawce mi się tu bardzo ładnie rozmnażają. Większość tych rybek, które widzicie, to, to obie, obie te dwie samiczki. Na samym początku samiec to są rybki powiedzmy mojego chowu. One są dosyć. O, ten samczyk! No ale jest jeszcze jest jeszcze jego tatuś bardzo piękny zresztą. Mi się bardzo podoba. On tu czasami wyskakuje, ponieważ. O, kolejna młoda samiczka. Jak na razie. Hmm... Jak na razie tu jest zimno, więc być może temperatura ma wpływ na płeć akurat tych rybek, chociaż nie wiem. No, większość jest jednak samiczek. Eee, natomiast samce, samczyk się mi dopiero pierwszy trafił. Tak to wygląda. Tam daleko, jak widzicie, eee, pod kopułą powiedzmy tych roślin pływających pływają, pływają eee, moje ulubione rozbory Borlańskie. Muszę siąść i pomyśleć, jak je rozmnożyć. No ale to będę musiał też zmienić akwarium, no i spróbować je rozmnożyć. Oj, no, i pręgowane. I oczywiście rozbory Engela. A w tamtym drugim baniaczku, który mam, mam też rozbory SP. Chyba najbardziej z tych wszystkich takich hokejowych powiedzmy w cudzysłowie oczywiście. Rozbór yy, najfajniejszy. Bardzo mi się podobają. Op! i danio, niebiańskie tam. W te kropki. A to jest yy, rozbora, akurat plamista, czyli karłowata. Wcale nie jest taka karłowata. Wbrew pozorom.